Siemanko, z tej strony Juras. Zapraszam na krótką przechadzkę po Śródmieściu Południowym, dzielnicy mojego życia. Za mną restauracja u Szwejka na Placu Konstytucji. Kiedyś był tutaj klub bilardowy, popularnie nazywany MDM-em. Miejsce, gdzie przychodziło się na wagary. Od rana grało się w gry wideo, w Street Fightera, w Mortal Kombat, we flipery. A jak udało się coś zarobić ekstra, to były pieniądze na bilard. I czasami się pomnożyło parę złotych na grach hazardowych. Niejedna impreza tu się odbyła, niejedna gruba zadyma. Jest to takie miejsce, które zna w zasadzie każdy śródmiejski chłopak urodzony w latach 80. Jesteśmy na Alejach Wyzwolenia. Kiedyś ta aleja była bardzo złą sławą owiana. Teraz przechadzają się tutaj normalnie ludzie. Kiedyś było to zupełnie nie do pomyślenia. Po zmroku tą aleją normalnie nie mógł przejść ktoś obcy, nie narażając się na jakąś zaczepkę. Siedziała tutaj gruba ekipa ludzi z tej dzielnicy. To było jakieś 15-20 lat temu. Teraz większość z tych chłopaków stąd nie żyje. Zabrały ich narkotyki, samobójstwa, zabójstwa, porachunki. Nieliczni, którzy przeżyli, wyjechali stąd. Jeszcze mniejsza grupa, która przetrwała jakiś ten okres dorastania burzliwy na tej dzielnicy, mieszka tu nadal, tak jak ja. Aleje Wyzwolenia. Witam u mnie. Jesteśmy na betonowych kortach, też takim kultowym miejscu na Śródmieściu. Tu, gdzie stoję, stał kiedyś betonowy stół ping-pongowy, przy którym dochodziło do grubych rozgrywek. Na pieniądze grało się oczywiście o browary, kto pójdzie do sklepu. Tutaj też przy tym stole dochodziło do różnych biznesów, interesów. Dobijali tutaj targu różni cinkciarze okoliczni. A na tym boisku kiedyś ganiała banda dzieciaków za piłką. Tutaj też graliśmy bardzo często w kosza. Jest to też taka miejscowa niejednego melanżu na Śródmieściu. Tak, na boisku zawsze działo się grubo. Teraz jak widać, jak miasto duchów. Jesteśmy na Placu Zbawiciela. Jest to miejsce, w którym się wychowałem. Tutaj chodziłem do podstawówki w pobliżu. W kościele za mną pod wezwaniem Świętego Zbawiciela zostałem ochrzczony. I jak widać na załączonym obrazku, jakiś czas temu podczas burzy uderzył piorun w jedną z wież i urwało krzyż. Tutaj grasowałem od dziecięcych lat po tym rewirze.